Możemy, nie musimy tego robić, ale jak widać po wypowiedziach profesorów, jak widać po wypowiedziach ekspertów, trenerów, zawodników, warto tych najlepszych naszych sportowców sprawdzić, jak się czują po wyczerpującym sezonie, jakie wady mogą się ujawnić. To też jest troska o zdrowie, troska o ich przyszłość. Tak jak to było powiedziane, wiele aspektów często nie wyłapuje się. Mamy memoriał Kamili Skolimowskiej, która też w tragiczny sposób, no mówiąc wprost, odeszła z tego świata w sile wieku, a wydawałoby się, że jest pod najlepszą opieką i była. Ale jednak diagnostyka i cieszę się, że województwo to wspiera. Jak widać, warto i mam nadzieję, że w latach kolejnych będziemy też realizowali ten sam projekt w ramach konkursu ofert, bo jak widać, jest to unikatowy projekt na skalę kraju, co mnie osobiście bardzo cieszy. Może inne regiony pójdą tym samym kierunkiem, ale jestem przekonany, że z tych ponad 200 sportowców, 210 przebadanych, rok do roku w przyszłości to będą mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy w różnych dyscyplinach i to na pewno jest jakimś tam naszym odciskiem w historii sportu Śląska i Polski. Jest to bardzo dobra inicjatywa, ze względu na to, tak jak powiedziałam, sport to zdrowie. Jednak w sporcie wyczynowym ilość kontuzji oraz urazów, czy też problemów zdrowotnych jest częsta. I tylko dzięki takim badaniom i tak naprawdę prewencji w przyszłości ci młodzi zawodnicy mogą mieć mniej tych urazów. Sztab trenerski może dobierać odpowiednio obciążenia, które również będą działać w prewencji i dzięki temu można osiągać jak najlepsze rezultaty.